Pochwalony Jezus Chrystus, kolejny dzień naszego życia. Wstaliśmy, a to znaczy, że możemy służyć dobremu Bogu. I tak chcemy żyć. Przeczytam wam dzisiaj ostatni akapit z Ewangelii. Sługa, który zna wolę swego Pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z Jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna Jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie, a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą. Mamy dzisiaj różne przypowieści, to jest końcówka. Końcówka, w której Pan Jezus pokazuje ludzi, którzy są przy Nim i znają Jego wolę. Pokazuje też tych, którzy są gdzieś blisko, ale nie znają woli Bożej. My się często modlimy, daj mi usłyszeć Twój głos. To jest prośba o poznanie woli Bożej. Ten, od którego się wiele wymaga, to jest ten, który zna wolę Bożą. Ten, który słyszy głos Boży. Od tego Bóg wymaga więcej, ale go też obdarowuje do tego. Obdarowuje go, żeby usłyszał głos Boży i żeby go wypełnił, żeby za nim szedł, żeby to uczynił. Myślę, że wielu z nas jest tak obdarowanych. Są momenty, kiedy nie wiemy, co robić, ale też wtedy często jest tak, że mało pytamy Boga. Natomiast w sprawach naszego życia, naszych dzieł, w których jesteśmy, naszych rodzin, pytaj Boga o wolę. Tam, gdzie Bóg oznajmia wolę, tam też uzdalnia, dlatego więcej wymaga. Więc nie będę się bał większej chłosty, bo znam wolę Bożą. Ja chcę ją poznawać i wypełniać. Tak chcę żyć. A nie, że poznaję i zaniedbuję. To by było bez sensu. Dookoła mnie ja staram się ciągle pytać Pana Boga o różne rzeczy. Bo czasami jest tak, że inspiruję, żebym coś zrobił, pokazuję jakąś perspektywę. Później się okazuje, że to było, żeby mnie poruszyć, a chodziło o coś więcej i dalej muszę pytać Boga. I tak się dzieje nieustannie. To jest moje życie, że siadam, zmagam się z czymś, pytam czasami przedstawicielstwo Maryi, czasami bezpośrednio Boga i dostaję odpowiedzi. Nieoczywiste od razu, czasem do nich dochodzę, ale ja mam poczucie, że jestem tą osobą, która poznaje wolę Bożą. Czyli będzie w tym zdaniu sługa, który zna wolę swego Pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z Jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Nie chcę być tym, który się boi, bo chłosta, tylko jestem tym, którego Pan, skoro daje mi usłyszeć swój głos, to też uzdalnia do tego, żeby tak żyć. Jak wybieraliście małżonka, otwieraliście się na nowe potomstwo, jak była zmiana pracy, zmiana mieszkania. Bardzo często jest to z modlitwą i to jest słuchanie woli Bożej. I tam, gdzie Bóg zaprasza, tam mamy to realizować. Ale również przy podejmowaniu rozmów, przy przebaczaniu, przy wyciąganiu ręki, przy ewangelizowaniu i tak dalej. Bóg chce nas prowadzić. On jest tym, który czyni naszą drogę. Idźmy za Nim. I na tę drogę za Bogiem, za Jezusem wam błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Dajcie kciuk w górę, subskrybujcie nasz kanał i gdybyście chcieli razem z rodzinami, które były w sobotę na Jasnej Górze i zawierzyły swoje rodziny Matce Bożej, gdybyście chcieli razem powiedzieć akt zawierzenia Matce Bożej, to tutaj poniżej jest link do tego, co zrobiliśmy całą szkołą, bo taką odczytaliśmy wolę Bożą. Dlatego to zrobiliśmy. I pomódlmy się teledyskiem. Daj mi usłyszeć Twój głos, który jest też obok. Do zobaczenia.